Orędzie 236. Puebla, 12 listopada 1981 roku. Wieczernik z odpowiedzialnymi za kapłański ruch maryjny w Meksyku. Wielka próba. Zebraliście się tu w stałym tygodniowym wieczerniku. Moi najmilsi synowie przybyli z najdalszych okolic Meksyku, tej ziemi, która tak mnie kocha. Chronię ją ze szczególną troską i bronię przed wieloma formami zła, jakie jej dziś zagrażają. Jestem waszą matką łagodną i miłosierną. Przed wielu laty odbiłam mój obraz na płaszczu małego Juana Diego, któremu się ukazałam. Dziś pragnę odbić mój obraz w sercu i w życiu każdego z was. Jesteście naznaczeni moją pieczęcią miłości, odróżniającą was od tych, którzy pozwolili się zwieść bestii i noszą wypisaną na sobie jej bluźnierczą liczbę. Smok i bestia nic nie mogą uczynić tym, którzy są naznaczeni moją pieczęcią. Gwiazda otchłani będzie prześladować wszystkich naznaczonych moją pieczęcią, ale nie uda się jej w niczym zaszkodzić duszom, na których ja sama odbiłam mój obraz. Dzięki krwi, którą wielu z nich będzie musiało przelać, złagodzona zostanie sprawiedliwość Boża, a czas mojego zwycięstwa przyspieszony. Dzięki waszej modlitwie, waszemu cierpieniu i osobistej ofierze doprowadzę do końca mój plan. Przyspieszę chwilę triumfu mojego niepokalanego serca w Królestwie Jezusa, który przyjdzie do was w chwale. Wtedy zacznie się nowa epoka pokoju i ujrzycie wreszcie nowe niebiosa i nową ziemię. Mam wielki plan wobec was. Odpowiedzcie więc wszyscy wspaniałomyślnie. W tym nadzwyczajnym wieczerniku otrzymałam dla was od Ojca za pośrednictwem Jezusa dar Ducha Świętego. On przemieni was w apostołów ostatnich czasów. Ofiarujcie mi wasze modlitwy i cierpienia, wasze zaufanie. Nie lękajcie się, gdy mój przeciwnik atakuje was i używa straszliwych zasadzek, aby doprowadzić was do zniechęcenia. Jesteście moimi najmniejszymi dziećmi, moimi umiłowanymi synami, moimi apostołami. Wasze światło będzie wzrastać z dnia na dzień. Staniecie się przewodnikami i rękojmią zbawienia w godzinach ucisku. Módlcie się, synowie umiłowani, ponieważ dla waszej ojczyzny, jak i dla całego świata, nadeszła wielka próba.